No i siemanko. Orki ciąg dalszy. Oczywiście dwóch pomocników dzisiaj. Kontrola na zewnątrz i w środku. Także nie ma żartów. No i co? Tutaj tu jest to pole, co sobie wczoraj orałem, co wam tam nagrałem. A tu orałeś vloga. A ty orałeś. Tak to wygląda za dnia. Tady. Tak, tutaj tata wczoraj orał. No chyba nie najgorzej, co o tym sądzicie? O tej pierwszej orce ogrodnika. Mogłoby być lepiej, ale tak jak mówiłem, nie chcieliśmy zmieniać tych ustawień, bo tam mam raptem jeszcze 3 hektary do zaorania. A wiecie. Co to na śnieg? Śnieg? No bo tutaj będziemy siali rzepak. Także co, oram sobie tutaj dalej. Później wam wstawię kamerę tam na tego słupa i włączymy sobie timelapsa, jak będę to pole orał. Także tam nie, no. Także do potem. Widzimy się później. No i dobra, przyjechał sąsiad. Także go nagramy na ukrytej kamerze. Powiem wam, trzeba cały czas pilnować tego pługa, bo jak go damy za płytko, to on wyskakuje. Znowu za głęboko, to tutaj piach wyoruje i to taka robota. Jak ja mam zobaczyć, kurwa. Jak majstę? Nagrałeś? No. Dzisiaj już nagrałeś? Wczoraj się nagrywa. A ty jak nagrywasz filmy, to skąd mam wiedzieć, kiedyś ty go nagrał? No nie wiem. Bo tam jest wyświetlenie, to... No to kiedyś pisze, nie? Kiedyś się do... Zostałem wrzucony. Nie wciskasz? No bo tym co reguluję, bo znowu... Trzeba pilnować cały czas, bo... No nie, do słupa, to chciałem już w nocy się podejść do robota. Nie wiem, to co tam poleci na robotę. Kurwa, pojechałbyś mi, żebyś miał czas, gdzie mogę zorać. No. Tak na rozi, na przykład się jaki jest to. Ale gdzie? Nie wiem, na rozwoju albo... Zaraz idzie. Nie wiem gdzie. Jest taki blaszkę i do tego do suchu. A, tutaj od nami się tak. No, dziady nie dali. Ej, mam małość taką? No tak jak była. Nic nie ruszało.
ciebie jest. Ale już się trochę bardziej odpuszczę, nie? No, no to żeby można było szybciej, bo tak to jak jadę szybciej, to znowu skakuję. Ale ci powiem, że i tak jest blisko. No, to jest tak. Wczoraj jeszcze wyskakiwało te sucha ziemia, a dzisiaj już. To jest może niżej. Już nie wylatuje to z tego. To tak o iluzato. Na brązowe to już tylko co to jest, bo... Brązowe to jest taki wina. Bo tam na przykład na danym kawałku już jest skrinka w spodzie, w drugiej stanie. Dzisiaj będzie film o 18, to już chyba też. Ile ci schodzi? Na różne, zależy. Pół godziny, a to montuje. Czy z montażem, no to zależy jaki montaż, bo jak są takie detaliacje, czy tam giełdowe napisy, no to duże, nie? Ale tam jak to wrzucić, posklejać, wrzucić to szybko. No i bije. A ja tam mówię, nie wiem. Ale ten, no coś ty jeździł, zależy, czy to chyba to? Zależy. To tak ino z miejsca. Ale podoba mi się jak ten ciągnik na lato. Tak by nie było. Nie było nic. No to mój, to jest na dół. A jest średni. Ale może gaz, nie? No bo bez gazu, no to patrz. Jak nim już schodzi, biegnie cały. No i tak jest. A jakbyś mu bez gazu dał szybciej? No tak też, no ale... Kurwa, lusterka dali drugie, żeby sprzedać. A i bym wolał tam mieć coś. Tak lustery. Z dupcy ci się dzieło gałąź, kurwa. To są już odkręci całkiem. Te? No. Coś ma do ci? Ale koło tych krzaków to jest składek, no. Cały czas. Chociaż jak jebyś jeździł z przyczepą, nie? No. To tu masz regulację z kabiny. Nie. No nie? Nie, nie, to są ręce. Ale się ustawia. Nie, nie masz regulacji, bo to trzeba by dopłacać. Czas.
wyłącza. A sam rozłącza. Tak, tak. No i nic, to 8 sekund. No to ja mam tego dźwig bankomatu. No, no to musisz trzymać. No. Właśnie to jest dobre w tym elektrozaborawczym. Jeszcze nie mogę wyczaić, bo miało mnie odbijać. A mnie nie odbija ten bankomat. Tam nie ma. Czasem jak się zapomnę, to niszczy. No, no przepływ cały czas. Trzeba wykorzystać wygodę. No i dobra, oram dalej. Przejechałem się na tą drugą działkę. Miałem wam nagrywać, ale zapomniałem sobie w końcu wrzucać tej kamery tam. Także najprawca nie będzie. No to już idzie całkiem inaczej to. Ale w tamtym miejscu też wyskakuje dalej to tu. Ale już jest całkiem inna struktura tej gleby. Widzicie, zagadałem się. Znowu zapomniałem odwrócić. Tutaj trochę spłuciłem tą morkę, bo teraz tu wychodzi żółty piach jak tam głębiej. Nie ma sensu tego głębiej orać. Zwłaszcza pod ziemią, dlatego robię najkrócej jak się da, żeby ten nie wyskakiwał. A i tak zobaczcie tutaj w tym miejscu, o już wyskoczył. Będę jeździł na końcu i powinno być dobrze. Żona pewnie na obiad dzwoni, tak? Halo. Tak jak mówiłem, żona dzwoni na obiadek, także nie wolno małżonki denerwować. Dobra, jeszcze tam z powrotem sobie objedziemy i idziemy. Wróciłem? Sklerotyku. Chciałeś przyzwyczaić do tego obracania. Przez sobie zapominam o tym. Liza się kąpała. Także zmieniła trochę kolory.
wiem, czy to dobrze mi idzie, czy źle. To już musicie sami ocenić. No ale... jak u mnie tak robi. Tak jak wam to wczoraj mówiłem, no... obrotówką nigdy nie orałem. Zawsze tymi zagonowymi się orało, chociaż to też za rzadko. Już ostatnimi czasami to... były lata, że dwa lata po wstawie używanej, ale zawsze się tam jakiś kawałek zorało, jak był na to czas. I była taka potrzeba, ale zwykle to orkowo. Dobra, żeby z drogi nikogo nie zdjąć. Tutaj też 7 na godzinę. Obciążenie jest 73%. Nie chcę szybciej, bo nie mam tej prawej. Poza tym, jak założyłem, że jak jeżdżę szybciej, to mi po prostu częściej ten punkt wyskakuje. Dlatego tak sobie to robię. Nie mam tego dużo, żeby się to musiał gdzieś spieszyć, także powoli sobie to wszystko zorzemy. No i tyle chyba na razie. Idę na ten obiad. Żeby drugiego telefonu z opomnieniem nie było zaraz. Skończył, to może można by było troszeczkę głębiej dodać. Ale chyba nie ma potrzeby takiej. Że mam tą moją upadłą orkę. Tak to wygląda. Ziemia jest w miarę miałka, także nie powinno być problemów z doprawieniem tego tutaj, bo tam jest trochę gorzej, ale też myślę, że będzie ok. Może dzisiaj sobie skończę doorać. Jutro rozsieje nawóz. I co, pojutrze można by było to od razu zasiać. Niech się ciągnik ostudzi. Taki puk. Pottinger. Servo 35S. Coś takiego.
z regulacją hydrauliczną kółek. Nie wiem, nie ma porównania. Mi się fajnie orze, ale tak jak mówiłem, nie mam żadnego porównania do jednego puga. Także jakieś zbóje tu były. Harnasie. Także co, nie będę wam tu czarował, czy to dobrze orze, czy nie. Po prostu tutaj tak związaliśmy przewody, ale muszę tu chyba coś przynieść, żeby się to nie obcierało. Albo można by je też zamienić. Tą dać tam, do kółka, nie, do obrotu. Ale to już najwyżej tutaj sobie coś podłożę, żeby to się nie obcierało. No i tak to wygląda. Tak to, proszę, ja was wygląda. Dobra, także co? Gaszę rzęcha. O, obciążnik zobaczcie jaki mam. W zestawie z pugiem, mi sąsiad pożyczył. Znaczy obciążnik wziąłem wcześniej, bo do tego agregatu sobie pożyczyłem. Tonówkę oryginalną. I powiem wam, że fajnie się robi z tym obciążeniem. W końcu można zobaczyć jak pracuje ta oś, bo na pusto to powiem wam, że to tak słabo wybiera ta ośka. A jednak z obciążeniem to już to całkiem inaczej pracuje. Także co, gasimy rzęcha i idziemy coś zjeść. Na razie, do potem. No i dobra, już pojedzony. Teraz by się przydało jakąś siestę zrobić, a nie do traktora. Zobaczcie, tu wam chciałem pokazać tą gorczycę, jak ładnie wschodzi. Tutaj był owiec, trochę położony, także sporo samosiewów. No i będzie fajny poplonik. Bobiku jeszcze nie widać. Bobiku, bobika, nie wiem jak to się tam odmienia. Ale jeszcze nie wyszedł. I zabła w kąpieli delikatnej. Ale pewnie dalej, zaraz będzie powtórka z kąpieli pajorków. Także co, co tam jeszcze z nowości? Coś się zanosi na deszczyk. Już tak zaczyna pokrapywać delikatnie. Także działam, póki błota nie ma. Ale w zasadzie dobrze, bo to nie wyschnie ta ziemia tak przed tym siewem. Dobra, także co, jedziemy. No i dobra, robimy ostatnią działeczkę. Tutaj mam z kolei pole zjeżdżone tym moim gruberem. Może nie ten, znaczy gruberem. Bardziej kultywatorem, bo odkręciłem sobie te boczne łapki, żeby to zrobić na głęboko, to przemieszać. Co? No i tylko mam ten pług, to tylko sobie to odwrócimy. W zasadzie tutaj ma bardzo teraz lekutko robić. Tak chodzi tylko, żeby te resztki przykryć. Tu też pole takie, widzicie, nie wiadomo jakiego kształtu. I tak trzeba też kombinować trochę. Już nie ma problemu z zagłębianiem, bo nawet żeby nie wszedł za głęboko. Także co, jeszcze to pole sobie zrobimy. I co, pasuje ten puk przemyśl trochę, przesmarować, bo tak po bożemu to oddać. I odwieźć go do właściciela. A, no i co, urwała mi się szuba jedna z zabezpieczenia. Jechałem koło miedzy i tam, kurczę,
korzeń jakiś musiał wystawać. I się urwała. Ale to wymieniłem szybko. Nawet dosyć sprawnie to poszło. Czasem powiem wam nawet, wiem jak po głębożu, że później wstawić powiedzmy to później do swojej linii, to też nie jest taki łatwo, ale to nawet że poszło całkiem sprawnie. Także sobie jeździmy co? No to 7 na godzinę. Te piątką tutaj obciążenie pokazuje 65-70. No 70 można powiedzieć procent. Spalanie wychodzi mi, zapatrzę na to takie chwilowe, około 15 na godzinę. Także tak się to kształtuje. Nie wiem, jeszcze nie ustawiłem tego komputerka, żeby tam przeliczał na hektary. Trzeba się będzie kiedyś tam pobawić w to, żeby to ogarnąć. O, widzę w lusterku nawet całkiem fajnie to wszystko widać. I trzeba się kręcić dookoła. No i tyle chyba. Cóż wam tu będę jeszcze pokazywał. Kończę ten kawałek. I co, miałem się tym głęboszem robić, ale chyba sobie to na razie odpuszczę. Bo skupię się na tych zasiewach teraz. Dopiero jak sobie zasieję ten czapak, to już popadnie tym głęboszem. Tam dwa dni w dom czy w dom z głęboszowaniem nie robi różnicy jakiejś. A jednak w zasiewach to już jest większy problem. No i chyba tyle. Przewracam sobie na sąsiada, ale on tutaj i tak miał ubin. Także może nie będzie nas krzyczał. A, ty idioto. Tak. Gadaj z kamery. Nie kręci się. Jeszcze nie wiem na ile. Nawozy już kupione, także czekają tylko na rozsianie. No i zobaczymy co to wyjdzie z tej mojej uprawy. Ta ziemia, tam już wyżej trochę jest taki też piasek.
ziemia, ale wystarczy trochę opadów i tutaj jest, są te pola w takiej nietce. To wiecie, od razu wszystko woda tutaj stoi. Także są plusy i minusy. Tym razem się udało odwrócić. Tak to sobie robię powoli. No tak wiecie, no nawet się nie ma gdzie rozpędzić się tym traktorem. Bo zaraz i tak trzeba żeby tutaj tak nawet szaleć, aczkolwiek tak teraz jest nawet całkiem fajnie, no ale tu już trzeba zwalniać do nawrotki i to takie, taka jest to jazda na tych działeczkach. Gdyby to było 20 hektarów, to była inna rozmowa, no ale taki urok małopolski, że tutaj 2 hektary pola to już jest często największy kawałek we wsi. No, Polska, Świętokrzyskie i Podkarpackie chyba. Takie najbardziej chyba rozdrobnione mają te gospodarstwa. No i dobra, maszyna wymyta. Przesmarowana, także można z czystym sumieniem oddawać. Bo co, ja tam uznaję taką zasadę, że jak się coś pożycza, to trzeba oddać w lepszym stanie niż się pożyczyło. A wy co o tym sądzicie? No i oczywiście załącznik musi być obowiązkowo. Dobra, jadę oddać. A z wami się żegnam, także cześć, na razie. Ty patrz jakiego złota, nie wiem, się gdzieś poprosił. Ta wódka ceramiczna. Ale ja to nigdy nie wyorałem tego. A ty sobie coś tam. Najgorzej nie. Tutaj w brucie wychodzi najgorzej. Sąsiad chciał spróbować, jak to się będzie orało.
W sumie ja też byłem ciekawy, jak sobie najcięższej ziemi to będzie radziło. No i co, na B5 tak 6,5 na godzinę. Tak szedł, jak tam widzieliście. Nie, ty nie możesz. Także co, tyle już chyba na teraz. I zaraz tam tego, cześć, trzymajcie się.